będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, metropolito krakowski, tego pogodnego poranka 10 dnia maja 2024 w siedzibie arcybiskupów krakowskich, jej kaplicy, która uświęcona jest obecnością tylu świętych, nade wszystko świętego Jana Pawła II Wielkiego i innych w znaku tylu relikwii przechowywanych w tej kaplicy. Tego szczęśliwego dnia zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej na czele z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Robertem Chrząszczem, przedstawiciele duchowieństwa prowincji księży salwatorianów, przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego, a nade wszystko ukochani przez nas wierni świeccy. To według intuicji tak zgromadzonego i zjednoczonego Kościoła Archidiecezji Krakowskiej, Polskiego i Kościoła Powszechnego chcemy prosić księdza arcybiskupa, by przewodniczył uroczystemu aktowi otwarcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Heleny Kwieć, wiernej świecy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby zjednoczyły się w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaskę ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego, który żyje na wieki wieków. Amen. Matce Najświętszej, polecajmy teraz sprawę procesu beatyfikacyjnego. W 2024, dnia 10 maja,
ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski. Po uzyskaniu zapewnienia dykasterii do spraw świętych, że ze strony Stolicy Apostolskiej nic nie stoi na przeszkodzie, powołał Trybunał do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, w następującym składzie. Ksiądz kanonik Andrzej Stomber, delegat arcybiskupa. Ksiądz kanonik Paweł Okocki, promotor sprawiedliwości. Ksiądz Michał Proszczak, notariusz. Ksiądz kanonik Krzysztof Korba, notariusz pomocniczy. Ksiądz Adam Ziółkowski, salwatorianin, notariusz pomocniczy. Teraz postulator sprawy, ksiądz Paweł Grubel, salwatorianin, zwróci się do księdza arcybiskupa i członków Trybunału o rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu oraz przedstawi zgromadzonym postać sługi Bożej. Ekscelencjo księże arcybiskupie metropolito, ekscelencjo księże biskupie, czcigodni rodzice i siostro sługi Bożej, członkowie Trybunału, księże wikariuszu generalny salwatorianów, księże prowincjale, matko generalna sióstr służebniczek dębickich, przedstawiciele władz samorządowych, czcigodni księża, szanowna rodzino i przyjaciele sługi Bożej, wszyscy zaproszeni goście. Mam zaszczyt przedstawić czcigodnemu audytorium postać sługi Bożej Heleny Agnieszki Kmieć, pochodzącej z Libiąża, z archidiecezji krakowskiej, która w styczniu 2017 roku została zamordowana w trakcie napadu rabunkowego w Cochabambie w Boliwii. Helena Agnieszka Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku w Krakowie jako córka Jana Kmiecia i Agnieszki z domu Bejskiej. Została ochrzczona dnia 14 kwietnia 1991 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Barbary w Libiążu. Kilka tygodni po narodzinach Heleny zmarła mama. Tato ożenił się drugi raz z Barbarą Zając, która stała się mamą dla dwóch córek, Heleny i Teresy. Wraz ze swoją siostrą Teresą w okresie dzieciństwa i dorastania należały do papieskich dzieł misyjnych dzieci, śpiewały w chórze z holi dziecięcej i odbyły formację w ruchu Światło-Życie. Wychowanie w głęboko wierzącej rodzinie skutkowało życiem w atmosferze stałego kontaktu z Bogiem. Edukacja Heleny była w dużej mierze związana z zespołem szkół katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, gdzie w 1998 roku rozpoczęła szkołę podstawową. Ze względu na duże zdolności intelektualne została przeniesiona z klasy trzeciej do piątej, realizując program nauczania klasy czwartej w indywidualnym toku nauki. Potwierdzeniem jej różnorodnych talentów i dużych możliwości intelektualnych są świadectwa z wyróżnieniem oraz wielka liczba dyplomów z różnych konkursów. Warto odnotować, że wiele z nich dotyczyło religii, Pisma Świętego i spraw Kościoła. W roku 2000 sługa Boża przyjęła pierwszą komunię świętą. Od 1999 do 2004 roku uczęszczała także do prywatnej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, gdzie rozwijała swoje talenty artystyczne. Po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjum, a następnie w liceum prowadzonym również przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Libiążu. Dnia 19 czerwca 2006 roku przyjęła sakrament bierzmowania, wybierając imię Sancja ku czci swojej ulubionej, błogosławionej Sancji Szymkowiak. Pod koniec gimnazjum, w czasie spotkania zorganizowanego w szkole z absolwentem liceum ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, dowiedziała się o stypendiach przyznawanych zdolnej młodzieży do prestiżowych szkół europejskich przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata. W
W czasie rozmów rekrutacyjnych zaintrygowała jednego z rozmówców, kiedy na pytanie, co by zrobiła, gdyby miała możliwość takiego wyjazdu, ale nie mogła tam praktykować swobodnie swojej wiary, odpowiedziała, że musiałaby z niego zrezygnować. Po przejściu procesu rekrutacyjnego stypendium zostało jej przyznane do żeńskiej katolickiej szkoły w Sherborne w Wielkiej Brytanii. Wyjechała do niej po pierwszej klasie liceum i spędziła w Wielkiej Brytanii 2 lata, tam również zdając maturę. Jednocześnie realizowała program szkoły w Polsce, zdając egzaminy klasyfikacyjne podczas pobytów w kraju w czasie ferii i wakacji. Edukację w szkole średniej zakończyła w czerwcu 2009 roku i początkiem października rozpoczęła studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Będąc na studiach, rozpoczęła także naukę w Państwowej Szkole Muzycznej 1. i 2. stopnia w Gliwicach. W trakcie 4-letniego kształcenia zdolności muzycznej wielokrotnie stawała na scenie z okazji różnych koncertów i przedstawień. W jej życiu bardzo ważnym aspektem była możliwość pomocy i tworzenia czegoś dla drugiego człowieka. Wynikało to z jej głębokiego przekonania, że jako osoba wierząca ma obowiązek dzielenia się doświadczeniem spotkania Boga z innymi ludźmi. Dlatego też angażowała się w pomoc w nauce dzieciom w świetlicy Caritas i działalność w Katolickim Związku Akademickim oraz Duszpasterstwie Akademickim Albertinum w Gliwicach. Prawie codziennie podczas studiów uczestniczyła we mszy świętej, która była dla niej niezwykle istotnym punktem dnia. Podczas przygotowań do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Libiążu, która odbyła się w archidiecezji krakowskiej w latach 2011-2013, po raz pierwszy usłyszała o wolontariacie misyjnym Salvator i zapragnęła zostać wolontariuszką misyjną. Po tym wydarzeniu nawiązała kontakt z salwatoriańskim wolontariatem i na swoją misję, pierwszą misję, została posłana w 2012 roku do Golgochewic na Węgrzech, gdzie prowadziła półkolonie dla dzieci. Wyjazd na misję krótkoterminową był warunkiem, bez którego nie można było wyjechać na misję długoterminową na inny kontynent, o której marzyła. Jej zapał i powołanie misyjne stawało się coraz bardziej fundamentalnym aspektem jej życia i duchowości. Wynikały one z fascynacji słowami błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Salwatorianów, który powiedział, dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. Helena Kmieć dała temu wyraz w jednym z podań o wyjazd misyjny, kiedy w odpowiedzi na pytanie o motywację do wyjazdu napisała, otrzymałam łaskę Bożą, czyli 5 razy D, dar darmo dany do dawania i muszę się tym darem dzielić. Wszystkie umiejętności, które posiadam, zdolności, które nabywam, talenty, które rozwijam, nie mają służyć mi, ale są po to, bym mogła je wykorzystywać do pomocy innym. Największym darem jest to, że znam Boga i nie mogę zachować tego dla siebie, muszę to rozgłaszać. Jeśli mogę komuś pomóc, sprawić, że ktoś się uśmiechnie, że będzie szczęśliwszy, może czegoś się nauczy, to chcę to zrobić. Te słowa realizowała każdego dnia zarówno podczas swojej posługi misyjnej, jak i w codzienności przeżywanej z osobami, wśród których żyła i pracowała. W 2013 roku została posłana na misję do Zambii. Razem z drugą wolontariuszką pojechały do Salvation Home w Lusace. Pobyt w Zambii wywarł na Helenie ogromne piętno, ponieważ tam spotkała się z wieloma historiami ludzkiej i duchowej biedy. Podczas misji pomagała w ośrodku, który zajmował się pomocą dzieciom ulicy. Helena Kmieć prowadziła tam korepetycje z języka angielskiego i matematyki oraz zajmowała się ewangelizacją młodych Zambijczyków. Po powrocie do Polski, pomimo osłabienia spowodowanego operacją po przebytym zatorze płuc, Helena nadal bardzo mocno angażowała się w działalność misyjną. W tym czasie pełniła także funkcję liderki regionu śląskiego wolontariatu misyjnego Salvator oraz była odpowiedzialna za jego grupę muzyczną. Bardzo często przyjeżdżała do kaplicy wolontariatu w Trzebini, gdzie sama lub z innymi wolontariuszami adorowała Najświętszy Sakrament i modliła się śpiewem. Modlitwa była źródłem, z którego czerpała inspirację i siłę do swojej posługi. W 2014 roku kolejny raz wyjechała na misję do Timișoara w Rumunii, kiedy spontanicznie zastąpiła wolontariusza, który z powodów zdrowotnych nie mógł się tam udać.
tym czasie po ukończeniu studiów i szkoły muzycznej rozpoczęła również pracę zawodową jako stewardesa w liniach lotniczych. Wielokrotnie brała udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę z archidiecezji krakowskiej. W 2011 roku wzięła także udział w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, natomiast w roku 2016 zaangażowała się jako wolontariuszka w czasie tego spotkania w Krakowie, pełniąc funkcję koordynatorki Komitetu Parafialnego ze swojej rodzinnej parafii odpowiedzialnego za przyjęcie pielgrzymów. W tym czasie dojrzewała w niej myśl wyjazdu na ostatnią misję, która miała trwać pół roku. Ostateczną decyzję o wyjeździe do Boliwii podjęła po odbyciu rekolekcji ignacjańskich. Wraz z drugą wolontariuszką Anitą nawiązały kontakt z polskimi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, czyli służebniczkami dębickimi. Dnia 6 stycznia 2017 roku została posłana na tę placówkę, otrzymując krzyż misyjny w salwatoriańskiej bazylice pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. Na miejsce do Kociabamby dotarły 8 stycznia 2017 roku do domu sióstr służebniczek. Podczas misji miała pomagać siostrom w ochronce dla dzieci, ponieważ w tym czasie były wakacje w Boliwii. Praca miała polegać na początku na porządkowaniu i wykańczaniu nowej ochronki, a po powrocie dzieci do niej na pracy z nimi. Posługa misyjna Heleny Kmieć w Boliwii została brutalnie przerwana w nocy 24 stycznia 2017 roku, kiedy do ochronki w celach rabunkowych wtargnął Romualdo Mamio dos Santos i około godziny 1:25 zamordował ją kilkunastoma ciosami nożem. Pomimo podjętej reanimacji Helena Kmieć zmarła. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 18 lutego 2017 roku w Trzebini pod przewodnictwem biskupa Jana Zająca, a następnego dnia w rodzinnej parafii świętej Barbary w Libiążu pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych, które miały charakter państwowy, ciało Heleny Kmieć zostało złożone do grobu na cmentarzu w Libiążu przy parafii pod wezwaniem świętej Barbary. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została pośmiertnie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną oraz zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy. Po śmierci Heleny Kmieć spontanicznie pojawiła się wśród wielu wiernych fama o jej świętym życiu oddanym Bogu i Kościołowi. Są to zarówno świadectwa osób, które miały okazję poznać ją osobiście, jak również tych, którzy zainspirowali się historią jej życia, którą poznali po tragicznej śmierci w Kociabambie. Niektóre z tych świadectw zostały utrwalone w formie książkowej lub audiowizualnej. Pamięć o życiu Heleny Kmieć przetrwała do dziś i jest nadal bardzo żywa, a także rozwija się w świadomości wielu osób zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach za granicą. Ponadto wiele osób w swoich modlitwach prywatnych modliło i modli się przez jej pośrednictwo, czego dowodem są informacje o znakach otrzymanych za jej przyczyną, a składane na jej grobie przesyłane do rodziny, parafii i utworzonego biura postulacyjnego. Postać Sługi Bożej Heleny Kmieć może być dla Kościoła, a przede wszystkim dla młodzieży, inspiracją, jak w młodym życiu człowiek, który z wielką pasją i zaangażowaniem może realizować swoje powołanie do świętości poprzez działalność wolontariacką i misyjną w świeckim życiu. Ponadto może ona być przykładem tego, że trwałe kroczenie drogą życia sakramentalnego jest pewnym sposobem osiągnięcia doskonałości, a powołanie misyjne można realizować nie tylko poprzez wyjazdy zagraniczne, ale także poprzez głoszenie Chrystusa w swoim środowisku. Jednocześnie przykład jej osoby może być inspiracją do powrotu do Kościoła dla tych, którzy pogubili się w swoim życiu poprzez dostrzeżenie na podstawie historii życia Heleny Kmieć, że droga świętości jest drogą każdego chrześcijanina. Ekscelencjo księże arcybiskupie, jako postulator proszę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć.
nastąpi teraz zaprzysiężenie Trybunału. Proszę o powstanie wszystkich. I złożenie przysięgi. Najpierw przez księdza arcybiskupa i członków Trybunału. Pierwszy złoży przysięgę metropolita krakowski, następnie delegat księdza arcybiskupa, po czym promotor sprawiedliwości i notariusze Trybunału. Na koniec uczyni to także postulator sprawy. W imię Boże, ja, Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. Ja, ksiądz Andrzej Stomber, delegat Jego Ekscelencji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Paweł Ochocki, promotor sprawiedliwości wyznaczony na ten urząd przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Michał Mroszczak, notariusz wyznaczony na ten urząd przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Krzysztof Korba, notariusz wyznaczony na ten urząd przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim,
za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Adam Ziłkowski, salwatorianin, notariusz wyznaczony na ten urząd przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże. Ja, ksiądz Paweł Wróbel, salwatorianin, postulator wyznaczony na ten urząd przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Heleny Kmieć, wiernej świeckiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie, że będę respektował wolność świadków, że w niczym nie naruszę prawdy i zawsze dochowam tajemnicy. Tak mi dopomóż Bóg. Nastąpi teraz publiczne podpisanie tekstów złożonych przez siebie. Słowa Bożego i dziwo.
solemnie rozpocząwszy proces beatyfikacyjny sługi Bożej Heleny Kmieci, ksiądz arcybiskup metropolita skieruje teraz do nas słowa pasterskiej zachęty, tak by zarówno sam proces, jak i nasze życie oświecone przykładem służebnicy Bożej mógł przebiegać według Bożej woli i w jedności z Kościołem. Szanowni drodzy rodzice, siostro Heleny Kmieć, Wysoki Trybunale, drodzy bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne z Matką Generalną, wszyscy tutaj obecni, drodzy panie, panowie, bracia, siostry, pracownicy mediów. Słyszeliśmy w tym wzruszającym życiorysie Heleny Kmieć jeden bardzo ważny szczegół. To mianowicie, że kiedy przygotowywała się do bierzmowania, potwierdzenia świadomie tego, że jest chrześcijanką, dzieckiem Bożym, wybrała jako patronkę siostrę Sancję. Postać, która mało jest znana, chociaż pewno w tamtym czasie, kiedy przygotowywała się do sakramentu bierzmowania, głośna. A to dlatego, że siostra Sancja została wyniesiona do chwały ołtarzy tutaj w Krakowie w roku 2002 przez świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach jako jedna z pięknych, wspaniałych postaci, które na co dzień przekazywały ludziom i urzeczywistniały tajemnicę miłosierdzia Bożego. Siostra Sancja, młoda dziewczyna z Wielkopolski, urodzona w Bogdaju, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego, studentka romanistyki Uniwersytetu Poznańskiego, kiedy podejmowała decyzję, by wstąpić do klasztoru, by zostać siostrą serafitką, powiedziała jedno niezwykle znamienne słowo, stwierdzenie. Jeśli się oddać Panu Bogu, to oddać na przepadłe. Takie trochę archaiczne, mało znane być może większości nam określenie. Oddać się Panu Bogu na przepadłe. Jednoznacznie, do końca, bez jakiegokolwiek marginesu dla siebie. Jakżeż w świetle tego, co wiemy, co słyszeliśmy także dzisiaj o życiu Heleny Kmieć, jakżeż bardzo to wpisało się także w jej życie, w jej poczucie odpowiedzialności, by głosić wszystkim prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zwycięskim Chrystusie, który na mocy swego wniepowstąpienia zasiadł po prawicy Ojca. Uważała to za swój święty chrześcijański obowiązek. Obowiązek, który spełniała z ogromną radością. Tym zachwycała, tym imponowała, tym pociągała innych, zwłaszcza młodych. W różnych sytuacjach, w różnych posługach, w różnych misjach, które pełniła. I taką została w naszej pamięci. I taką chcemy ją zachować w pamięci Kościoła. I stąd otwarcie dzisiaj jej procesu beatyfikacyjnego. Najpierw oczywiście na poziomie diecezjalnym. Chciałbym podkreślić także czas, w którym się to dokonuje. Jesteśmy już pod koniec okresu wielkanocnego, na dwa dni przed liturgicznym świętowaniem tajemnicy wniepowstąpienia Chrystusa. On, Chrystus, otwarł nam drogę do nieba. On nas tam do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie, prowadzi. Prowadzi, dając nam moc
wiary, nadziei i miłości. Tę moc, która dla każdego chrześcijanina musi być źródłem jego osobistej radości, nie boję się powiedzieć także dumy. Pięknie się wpisuje zatem ta dzisiejsza uroczystość w okres liturgiczny, jaki przeżywamy. A jednocześnie zachęca nas ta okoliczność do tego, aby z jednej strony wpatrywać się we wzór życia Heleny Chmieć, czerpać z jej życia te najpiękniejsze, najbardziej pociągające momenty, by współczesnemu światu, takim jakim on jest, właściwy także jej sposób głosić Chrystusa. Wyrażam głębokie przekonanie, że prace Trybunału będą posuwały się zgodnie z wszystkimi regułami i zasadami, ale także z odpowiednią troską o czas, by zebrać możliwie dokładnie wszystkie dokumenty na temat jej życia, na temat jej świadczenia o Chrystusie w Polsce, w różnych częściach Europy, na świecie, także w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Boliwii. I żeby ten proces mógł przyjąć możliwie szybko, ale oczywiście zgodnie także z wolą Bożą, taki poziom i taki kształt, aby można było zakończyć go na poziomie decyzjalnym i odpowiednio przygotowaną dokumentację przekazać Stolicy Apostolskiej. A równocześnie zachęcam wszystkich do modlitwy o to, aby ten proces beatyfikacyjny przebiegał jak najlepiej, fascynując z jednej strony tych wszystkich, którzy będą pracować, zwłaszcza jako członkowie Trybunału, ale także zachęcając innych do modlitwy o rychłe wyniesienie do ołtarzy sługi Bożej Heleny Chmieć, właśnie po to, aby współczesny świat mógł zachwycić się jej rzeczywiście przepiękną, wspaniałą postacią, co do której też z całą pewnością możemy powiedzieć, oddawa się Panu Bogu na przepadłe. Mocnieni słowem i wolą księdza arcybiskupa metropolity, który rozpoczął proces beatyfikacyjny sługi Bożej Heleny Chmieć, postępujemy naprzód w tym procesie i chrześcijańskim życiu. Proszę o przekazanie także swojego świadectwa i słowa nam wszystkim tu zgromadzonym, śledzącym relacje z dzisiejszego wydarzenia. Proszę o to księdza prałata Franciszka Ślusarczyka. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, drodzy uczestnicy tej uroczystej sesji, pragnę przekazać słowo księdza biskupa Jana Zająca, który tu oczywiście bardzo chciałby być, ale zatrzymała go siostra choroba. Ufamy, że szybko miną słabości, ale duchowo jest z nami obecny, dlatego pragnę teraz użyczyć moich ust, aby przekazać słowo księdza biskupa. Podróż po miłość, czyli niezwykłe życie Heleny Chmieć, to tytuł książki dla dzieci, która inspiruje do głębszych przemyśleń oraz zachęca do naśladowania jej odważnego podążania na co dzień drogami Ewangelii. Dziś można byłoby uaktualnić już to przesłanie, bo dla człowieka wierzącego całe ziemskie podróżowanie staje się w swej istocie i najgłębszym celu nie tylko podróżą,
ale też pielgrzymką po miłość. Helenka w blasku Bożej miłości dojrzewała od najmłodszych lat. Kiedyś podczas pielgrzymki pieszej na Jasną Górę padło pytanie: Helenko, skąd ty masz w sobie tyle radości? Przecież twoje życie nie było łatwe. I prosta, ale jakże wymowna jej odpowiedź. Jak to skąd? Ponieważ ja mam trzy mamy. Pierwsza to Agnieszka, która mnie urodziła i nie zdążyłam jej nawet za to podziękować. Uczynię to dopiero w niebie. Druga to Barbara, która mnie otoczyła matczyną miłością. Pomogła rozwijać otrzymane od Boga talenty, uczy Bożej mądrości. I trzecia to ta na Jasnej Górze, która na mnie czeka z otwartym sercem. Dlatego co roku podążam do niej w pieszej pielgrzymce z wielką radością. Uczestnicząc w radosnym wydarzeniu oficjalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, uświadamiamy sobie, że święci błogosławieni to najpiękniejsze kwiaty Kościoła, które dojrzewały pod troskliwym okiem Maryi, która jest królową rodzin, stolicą mądrości i matką pięknej miłości. Stąd w zdobywaniu prawdziwej mądrości i pielgrzymowaniu po miłość tak ważna jest dobra, twórcza współpraca tych trzech wspólnot, domu rodzinnego, szkoły i kościoła. Z licznych świadectw dotyczących życia Helenki wiemy już, że ona była obecna w tych wspólnotach całym sercem. Do każdej z nich wnosiła swój entuzjazm, radość serca, liczne talenty, spontaniczność, a zarazem głębię, której uczyła się w spotkaniu z Bogiem na modlitwie, adoracji, rozważaniu Pisma Świętego, uważnej rozmowie z tymi, którzy byli blisko i trosce o tych, którzy byli daleko, aż po Węgry, Rumunię, Zambię i Boliwię. Boliwijska podróż po miłość została bestialsko przerwana przed 7 laty. Ale misja Helenki trwa nadal. Rozpoczynający się proces może nam lepiej ukazać, jak dojrzewało jej serce do miłości w domu rodzinnym, w środowisku szkolnym czy uniwersyteckim i we wspólnocie Chrystusowego Kościoła, który był jej domem i miejscem zdobywania prawdziwej mądrości serca. Kwiat jej młodego życia został ścięty nożem napastnika, ale o duchowych owocach orędownictwa Helenki słyszymy coraz częściej z różnych stron Polski i świata. Jakże wymowne jest świadectwo jej rodziców, zamieszczone ostatnio w Gościu Niedzielnym, kiedy odpowiadając na pytanie o mordercę ich córki, mówią tak: Modlimy się za niego, żeby Helenka pomogła mu z nieba, żeby się kiedyś z nią spotkał. Nie ma w nas nienawiści czy chęci zemsty, ale to jest łaska od Pana Boga. Rzeczywiście, to jest łaska od Pana Boga. A my możemy tylko dodać: taka postawa chrześcijańska tylko z Bogiem miłości jest możliwa. Mamy świadomość, że proces beatyfikacyjny nie jest potrzebny Helence, bo znając jej życie, ufamy, że ona już z bliska doświadcza Bożej miłości. Ale ten proces może pomóc każdemu z nas, byśmy żyjąc na co dzień bogactwem oraz pięknem Ewangelii, pielgrzymowali odważnie po tę miłość, dla której warto umierać,
i dla której warto pięknie żyć. Na koniec w imieniu rodziny Helenki pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy zafascynowali się jej życiem oraz podjęli trud, aby jasne przesłanie o radości życia Ewangelią na co dzień, przypieczętowane męczeńską śmiercią, nie poszło na marne. W tej pielgrzymce po miłość każdy z nas ma również jakieś zadanie do spełnienia, bo należymy do jednej Bożej rodziny. Dziękujemy księdzu biskupowi za to ojcowskie przesłanie. O słowo prosimy także ojca prowincjała Salwatoriana. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, Wysoki Trybunale, wszyscy uczestnicy tej uroczystej sesji, biskupi, księża, siostry zakonne i wierni świeccy na czele z rodzicami, siostrą Helenki. Pewnie będę wyrazicielem wszystkich, którzy biorą udział w otwarciu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Heleny Kmieć. Jej bliskich, przyjaciół, wspólnot, z którymi była związana, a było ich wiele. Wystarczy wymienić parafię świętej Barbary w Libiążu, Ruchu Światło Życie, Katolickiego Związku Akademickiego, Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach, a przede wszystkim naszego Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów, z którym Helena była związana przez 5 ostatnich lat swojego życia poprzez wolontariat misyjny Salvato. Aż też do sióstr służebniczek dębickich, z którymi Helenka była związana i jest związana już na zawsze poprzez jej ostatnią misję w Cochabambie, w ochronce, którą siostry tam prowadzą. Cieszymy się wszyscy bardzo z rozpoczęcia tego procesu. Naprawdę jest to dla nas wielka radość. I dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że podjął taką decyzję. Mamy taką nadzieję, że proces ten jeszcze bardziej wszystkim przybliży wspaniałą postać Helenki Kmieć. Stanie się jeszcze bardziej znana we wszystkich zakątkach świata, a wiemy, że wielu już jest znana. I ta postać jej zachęci wszystkich do postępowania drogą świętości, bo świętość pociąga za sobą świętość. Będziemy się my starać również jako Salwatorianie wspierać działania związane z tym procesem beatyfikacyjnym i obiecujemy żarliwą modlitwę w intencji prac z nim związanych. Niech słowa misja Heleny trwa, które są hasłem przewodnim fundacji jej imienia, staną się dla nas wszystkich źródłem nadziei na drodze do osobistej, ale też innej świętości. Z wdzięcznością przyjmujemy wszystkie te świadectwa gorliwości, zapału, ślubowania, życia, zgodnego z przykładem naszej sługi Bożej Heleny Kmieć. Ksiądz arcybiskup metropolita poprowadzi teraz, a my wszyscy włączymy się po raz pierwszy w obrębie rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego modlitwę o beatyfikację sługi Bożej Heleny Kmieć. Jezu, Zbawicielu świata, który nakazałeś głosić Ewangelię w każdym miejscu, dopóki wszyscy nie poznają i nie pokochają Ciebie, spraw, by Twoja służebnica Helena, która świadczyła o Tobie swoim życiem, cieszyła się chwałą błogosławionych. Prosimy, by przykład jej życia
pełnego pasji i miłości, uwrażliwiał nas na potrzeby innych i stawał się inspiracją do kroczenia drogą wiary, byśmy pięknie żyjąc umieli składać siebie Bogu w ofierze. Za jej wstawiennictwem udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W tym wszystkim umocni nas pasterskie błogosławieństwo, o które prosimy księdza arcybiskupa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.